Witam wszystkich, z tej strony Krzysiek, firma Remont For You. Ciągniemy dalej serię Łazienka od A do Z. W dzisiejszym odcinku będzie układanie płytek na podłodze. Zapraszam na wideo. Plan na dzisiejsze wideo jest taki, że nagram z ręki, jak wyszła podłoga, a później tradycyjnie zobaczycie już timelapsy, jak to sobie układaliśmy. Nie będę mówił, jakie to są płytki, jak coś to odsyłam do filmiku, jakie płytki wybrali inwestorzy, tak więc możecie sobie zobaczyć. No i tak to wyszło. Tu mamy jeszcze próg wklejony dosłownie przed chwilą, tak więc mamy taką barykadę, żeby tu po prostu nikt przez przypadek w to nie wdepnął. Bo wczoraj już po prostu nam brakło kleju, nie chcieliśmy sobie urabiać, zresztą też późno było, to nie chcieliśmy się forsować. No i tak to wygląda. Tutaj zrobię Wam zbliżenie, mam nadzieję, że będzie widać. To jest ta listwa, o której mówiłem w poprzednim wideo. Tak więc tak ona wygląda. O, przy odpływie liniowym wygląda ona w ten sposób. Odpływ Jegi. Tutaj tą płytkę dotnę sobie po tej ścianie, po prostu tak mi będzie wygodniej. Wczoraj tego nie zrobiliśmy, bo też jakby wystartowaliśmy od razu od całej płytki, też tak fajnie wyszło, że tutaj jest prawie cała. Jakby ktoś pytał, krzyżyki jakie tutaj zastosowałem, to 2,5 mm. Tutaj mamy 2 mm, tak więc na takiej małej powierzchni mi się wydaje, że to spokojnie zagra. Odpływ pod wannę, bateria wannowa. No tutaj mieliśmy też taką małą zagwozdkę, bo panowie od wylewek trochę wysoko wylali, ale na szczęście jakoś tam się wszystko pomieściło, tak więc troszeczkę naciąłem otulinę, zdjąłem ją w jednym miejscu i powiedzmy, że jest ok. No i tak to wygląda. Dzisiejszy plan, jaki zamierzam zrobić, to jest ułożenie sobie tutaj tej ścianki z prysznica, polecę sobie tą ścianę do końca. Mam nadzieję, że zdążymy dzisiaj tą, ale nie wiem, bo powiem Wam szczerze, że wiecie jak to jest z planami, że nie zawsze wychodzą. Tu jest o tyle dobrze, że szlifowanie do kąta będzie tylko na parapecie, boki będą po prostu wyszpachlowane. Tak sobie zażyczyli inwestorzy i tak też zrobimy. Ale to już zobaczycie w następnym odcinku. Dobra, trzymajcie się. Ja zapraszam Was na timelapsy i oczywiście, jeżeli macie jakieś pytania, piszcie w komentarzach, postaram się na bieżąco odpowiadać i tyle. Dobra, biorę się do roboty, a Was zapraszam na timelapsy. Na razie. Słuchajcie moi drodzy, generalnie miały być timelapsy z muzyczką tylko tutaj w tym wideo, ale tak doszedłem do wniosku, że dogram jakąś narrację i będę Wam tłumaczył po kolei mniej więcej co robię. Jeżeli macie jakieś pytania, to piszcie śmiało w komentarzach, postaram się odpowiadać na bieżąco, jeżeli nie, to wiem, że jest grupa ludzi, którzy odpowiadają też na te pytania, inni widzowie po prostu, tak więc śmiało pytajcie, postaramy się jakoś tam rozwiązać problemy i rozwiać Wasze wątpliwości, jeżeli takie zajdą. Dobra, słuchajcie, generalnie tak, ja zaczynam od tego, że wszystkie płytki podłogowe docinam sobie, można powiedzieć, od razu. Przymierzam na sucho, pamiętajcie, że podczas przymierzania musicie mieć włożone krzyżyki do glazury, tak żeby Wasze wymiary były jak najbardziej zbliżone do rzeczywistości. Generalnie tak, jeżeli chodzi o docinanie płytek, ja używam tutaj tej maszynki takiej na wodę. Bardzo ważna rzecz, jeżeli smarujecie płytki, warto o tym wspomnieć, one z tyłu mają taką, można powiedzieć, pobiałkę, to są takie jakby pozostałości poprodukcyjne z maszyny do wypalania, czy też tam do prasowania płytek, już nie wiem dokładnie, ale generalnie, jeżeli mówimy tutaj o firmie Tubondzin, należy to po prostu umyć, bo inaczej istnieje ryzyko, że ten klej może Wam delikatnie, no może nie to, że odparzyć, ale może nie złapać tak, jak złapać powinien. Jeżeli chodzi o odpływ liniowy, no to ja składam sobie go już na gotowo. Dlaczego? Dlatego, bo po prostu jeżeli złożę sobie ten odpływ na gotowo, wezmę sobie wymiar od odpływu liniowego, włożę jakiś tam klin z jednej, z drugiej strony, ustawię tą płytkę podczas klejenia tak, jak ona być już powinna. Umożliwia mi to dokładne dołożenie płytki, a nie później liczenie na farta, że podczas docinania tego odpływu liniowego i układania tej listwy w środek wszystko będzie grało, bo czasami jest tak, że gdzieś tam Wam milimetr czy 2 mm się przekosi płytka,
i wtedy po prostu no widać to, 2 mm na takim odcinku, jeżeli ktoś ma sprawne oko, no to to widać, a powiem Wam szczerze, że warto unikać takich dziwnych dyskusji z klientami, a czemu to jest 2 mm tak, a czemu tak, po prostu lepiej to zrobić od razu, żeby było dobrze. I teraz tak, jeżeli chodzi o smarowanie płytek, pamiętajcie, że smarujecie tylko w jednym kierunku, nie jakieś tam esy, floresy, na krzyż smarowanie i tak dalej, smarujecie podłoże w jednym kierunku, umożliwia to wypchnięcie powietrza spod płytki. Tutaj na tej pierwszej płytce, jeżeli dobrze Wasze wprawne oko zauważyło, musieliśmy ją zdjąć, dlatego, bo na środku tego pomieszczenia jest taka jakby niecka, po prostu jest dołek, tak? I tutaj akurat przy tym formacie użyłem grzebienia dwunastki i na płytkę mieliśmy założenie z Bartkiem, że położymy grzebień szóstkę, tak po prostu, żeby tego kleju było więcej, żeby on był, można powiedzieć, no dążymy do 100% podparcia kleju, podparcia płytki klejem, ale no umówmy się, że nie zawsze to się udaje, ale generalnie dążymy do 100% podparcia, pamiętajcie o tym. Tutaj, jeżeli była ta niecka, wracając do tematu, to Bartek musiał dołożyć kleju i położył klej pacą dziesiątką, tak więc na podłogę poszedł grzebień 12, na płytkę poszedł grzebień 10. I teraz, jeżeli smarujecie płytkę też grzebieniem, to pamiętajcie, że grzebień na płytce musi być w tym samym kierunku położony, co grzebień na podłożu, dlatego, bo jeżeli zrobicie to na krzyż, to jest błędem, bo nie wypchniecie wtedy powietrza spod płytki. Tak więc na środku Wam się zrobi buła, rogi Wam się zapadną i wtedy jest niefajnie. Tutaj widzicie, że wklejam tą listwę spadkową, która była pokazana w poprzednim jakby odcinku tej serii Łazienka od A do Z. Generalnie powiem Wam w ten sposób, no ja zazwyczaj pytam inwestorów, jak sobie życzą wykończenie tego brodzika. Niektórzy chcą listwę, niektórym to nie przeszkadza i chcą po prostu mieć tam silikon czy fugę. Generalnie takie rzeczy się silikonuje i ja też tak robiłem. Tak samo było w tym, dużo pytań było w tym filmie z łazienki, można powiedzieć, na samym początku kanału robiłem też takie, jak zaczynałem nagrywać filmiki z jednej łazienki i tam właśnie było to, ten brzeg był wyfugowany i wysilikonowany. Generalnie osobiście mi by to nie przeszkadzało, bo ja akurat jestem taką osobą, że mi takie rzeczy nie przeszkadzają, ale no tutaj akurat inwestorzy zażyczyli sobie taką listwę, no to taką listwę kupiliśmy. Jeżeli chodzi o system do poziomowania, to tutaj testuję sobie system przesłany przez mojego znajomego, można powiedzieć poznanego przez YouTube'a. Pozdrawiam Cię, Robert, jeżeli oglądasz. On jakby zaczął handel tymi systemami do poziomowania płytek. Generalnie to jest jego wyrób. On zrobił prasę, znaczy czy tam wzornik jakiś do, nie wiem jak to się fachowo nazywa, do wytłaczarki tej takiej plastików i zaczął produkcję tego systemu. Być może nagram o tym osobny filmik, ale jeszcze no zobaczymy jak to wyjdzie. Generalnie system całkiem spoko, wierna kopia systemu Raimondi, aczkolwiek powiem Wam, że kliny Raimondi nie pasują do jego klipsów, dlatego tutaj akurat widzicie, że zmieniłem system na Raimondi, bo po prostu skończyły mi się kliny. Dzień wcześniej kładliśmy sobie podłogę w holu, a miałem mało klinów i niestety brakło mi klinów, a jedne do drugich nie pasują. Dobrym ratunkiem jest też, jeżeli Wam wpadnie na przykład płytka, zapięcie systemu tego chińskiego, można powiedzieć, bym to nazwał tak w cudzysłowie, odzyskiwalnego, czyli ten, pokazywałem go kiedyś w jednym też filmie. Czasami jest tak, że jak urwie się Wam klips, nie macie co zrobić, płytka Wam wpadnie, no to albo zdejmujecie płytkę, dokładacie tego klipsa, albo po prostu macie taki kilka takich, że tak powiem, pokręteł tych chińskich i możecie się uratować w ten sposób, że sobie zapniecie jednego na szybko i wyprostujecie tą płytkę, która Wam wpadła. Generalnie jeżeli chodzi o płytki panelowe, tutaj zdecydowałem się na fugę 2 mm. Jeżeli chodzi o płytki 120x60, tam był użyty krzyżyk 2,5 mm. Uważam akurat, że w tej sytuacji no, generalnie dobór
Dobór krzyżyków leży po stronie glazurników. Glazurnik ocenia wielkość płytek, ocenia podłoże, ocenia czy to podłoże jest też ogrzewanie na nim podłogowe, czy na przykład pada na nie jakieś nasłonecznienie, że płytki się rozgrzewają i tak dalej, i tak dalej. Generalnie, tak jak mówię, tutaj w tych warunkach, w tej łazience postanowiłem użyć krzyżyków 2 mm na płytki panelowe drewnopodobne, a na płytki 60x120 użyłem krzyżyków 2,5 mm. Jeżeli układacie tak spore formaty, można powiedzieć powyżej 60 cm bok płytki, no to już Atlas uznaje, że to jest już duży format. Musicie zaopatrzyć je w przystawki. Ja mam takie przystawki potrójne, aluminiowe. Polecam, choć też nie wiem jaka to jest firma, kupiłem od kolegi, który handluje narzędziami. Jeżeli tutaj chodzi o tą baterię prysznicową, tutaj panowie od wylewek troszeczkę za wysoko wylali posadzkę. Bałem się, że po prostu ta płytka mi nie wejdzie, ale jakoś tam sobie troszeczkę izolację z Pexa obciąłem, żeby mi nie prężyła. Być może to nie jest zgodne ze sztuką, ale no na takim kawałku myślę, że nic się nie stanie, ale udało się przynajmniej położyć tą płytkę tak, jak być powinna. Pamiętajcie też o rozłożeniu lasera, tak żeby kontrolować sobie za każdym razem poziom. Oczywiście laser nie zwalnia Was od używania poziomicy. Tak więc dla mnie złotym środkiem jest kontrolowanie laserem i poziomicą. Wydaje mi się, że będzie wtedy zrobione wszystko tak jak należy. No i dotrwaliśmy do samego końca. Dziękuję Wam, że jesteście ze mną. Jeżeli dotrwaliście do końca, pamiętajcie o komentarzu pod filmem, że dotrwaliście. Bardzo mi na tym zależy. Ja się z Wami żegnam, w kolejnym odcinku będziemy robić sobie ściany w tej łazience. Pozdrawiam wszystkich i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!